Bardzo proszę zwróć uwagę na informację, która właśnie wyświetla się na tablicy. David Emile Durkheim, francuski socjolog urodzony 15 kwietnia w Epinal, stolicy jednego z departamentów Lotaryngii. Jego matka, Melania, była córką kupca, zaś ojciec Moshe był rabinem miasta, jak wcześniej jego ojciec i ojciec jego ojca. Biorąc pod uwagę rabiniczną przeszłość rodziny Durkheimów, Emil zdawał się również być do tego przeznaczony i być może dlatego jego wczesną edukacją zajęła się szkoła rabiniczna. Pomysł, by Emil w przyszłości kontynuował rodzinną tradycję swoich męskich przodków, szybko został porzucony. Po przybyciu do Paryża, przyszły socjolog całkowicie zerwał z judaizmem. Do końca swoich dni pozostał jednak pod wpływem sztywnej żydowskiej ortodoksyjnej rodziny i żydowskiej społeczności Alzacji-Lotaryngii, która w 1870 roku znajdowała się pod pruską okupacją. Społeczność starotestamentowa wiele wycierpiała przez antysemickie nastroje francuskiej części społeczeństwa. Durkheim twierdził później, że to właśnie spowodowało niezwykle silną solidarność wśród Żydów. Był wybitnym studentem Collège d'Épinal. Przeskoczył 2 lata bez trudu, zdobywając stopień bakałarza w listach i nauce. Był wtedy skupiony na zostaniu nauczycielem. Wyjechał do Paryża w celu przygotowania się do egzaminów wstępnych na prestiżowy École Normale Supérieure. Mieszkał na stacji dla zamiejscowych studentów, ale nie wiódł beztroskiego życia młodego studenta, bowiem cały czas zamartwiał się o sytuację finansową rodziny, która skomplikowała się ze względu na chorobę ojca. W stolicy Francji był samotnym prowincjuszem, a jego predyspozycje intelektualne, już wtedy raczej naukowe aniżeli literackie, nie pomagały studiować łaciny czy retoryki, przedmiotów kluczowych dla egzaminów wstępnych. 2 pierwsze podejścia do egzaminów w 1877 i 78 roku okazują się nieudane. Dopiero 3 w roku 1879 kończy się sukcesem. Rocznik Durkheima na uczelni należał do wybitnych. Oprócz niego studiowali tam Jean Jaurès, z którym Durkheim przyjaźnił się przez wiele lat, filozofowie Henri Bergson, Gustave Bellot, Edmond Gobelot, Félix Rauch i Maurice Blondet, psycholog Pierre Janet, lingwista Ferdinand Bruno, historycy Henri Ber i Camille Julien, a w końcu geograf Lucien Gallois. Pomimo ciągłego strachu przed porażką, który męczyć go będzie przez całe życie, Durkheim stał się aktywnym uczestnikiem elitarnych, politycznych i filozoficznych debat, które charakteryzowały uczelnie i jak Jaurès szybko stał się zawziętym adwokatem sprawy republikańskiej. Wyjątkowo zachwalał Leona Gambetta, doskonałego mówcę, albo duchowe ucieleśnienie III Republiki i bardziej umiarkowanego Julesa Ferriego, którego antyklerykalne reformy edukacyjne miały szybko poprowadzić kraj do darmowej, obowiązkowej i świeckiej oświaty. Obawy Durkheima nie były polityczne, a akademickie. Kontynuując krytykę bardziej literackiego aniżeli naukowego podejścia uczelni do edukowania studentów, odkrył 3 wykładowców o bardziej pokrewnym mu podejściu: filozofa Charlesa Renouviera i Emila Boutreau oraz historyka Numasa Denisa Fustel de Collonge. Pomimo choroby, jaka nękała go przez większość czasu w latach 1881-82, udało mu się zdać agrégation. Rozgrywany na zasadzie konkursu egzamin wstępny do kadry nauczycielskiej państwowych szkół podstawowych. Mógł już zacząć nauczać. W roku 1882 Durkheim zaczyna karierę nauczyciela filozofii. W 1882 Wydział Epistologii w Bordeaux ustanowił pierwszy we Francji kurs pedagogiki dla przyszłych nauczycieli. A w 1884 państwo zaczęło wspierać to jako część swojego ciągu ku nowemu, sekularnemu, republikańskiemu szkolnictwu. Pierwszym prowadzącym kurs był Alfred Espina, którego Les Sociétés Animales Durkheim bardzo szanował. Espinas bardzo szybko został dziekanem całego wydziału. Durkheim pisze w tym okresie szereg artykułów o niemieckiej filozofii i naukach społecznych, które przyciągają uwagę Louisa Liarda, piastującego stanowisko szefa edukacji wyższej we Francji. Jako oddany republikanin i zwolennik odnowienia, Liard nie polubił niemieckiej wyższości w naukach społecznych i był zaciekawiony sugestiami Durkheima o rekonstrukcji świeckiej opartej na nauce francuskiej moralności. Za namową Espinasa i Liarda mianowano Durkheima w 1887 Charge un cours de sciences sociales et de pédagogie w Bordeaux.
Od tego momentu socjologia znalazła swe miejsce we francuskim środowisku uniwersyteckim. Umiejscowienie młodego naukowca na głównie humanistycznym wydziale literatury w Bordeaux nie obyło się bez sprzeciwów, a sam Durkheim zaostrzał je, podkreślając wartość socjologii ponad bardziej tradycyjnymi dyscyplinami humanistyki, takimi jak filozofia, historia i prawo. Skutkiem tego podniosły się usprawiedliwione obawy o socjologiczny imperializm i nieusprawiedliwiony strach o to, że jego wyjaśnienia prawnych i moralnych instytucji przez odniesienia do czysto społecznych przyczyn podkopią wolną wolę i indywidualne postępowanie moralne jednostek. Na długo wykluczyło to Durkheima z wymarzonej przez niego śmietanki intelektualnej paryskiego profesorstwa. Jednak w ten czy inny sposób socjolog zdobył sobie przychylność, a nawet wsparcie przynajmniej kilku ze swoich znajomych z Bordeaux. Prawnika Leona Dugita, historyka Rzymu Camilla Juliana, racjonalisty neokantysty Octava Hamelina i Georgesa Rodiera, znawcy poglądów Arystotelesa. Z Hamelinem i Rodierem Durkheim stworzył trio racjonalnej opozycji wobec tych form mistycyzmu i intuicjonizmu, które coraz częściej określano jako bergsonizm. W Bordeaux w latach 1887-1902 Durkheim głównie zajmował się wykładaniem historii, teorii i praktyki edukacji. Każdego sobotniego poranka dawał publiczny wykład na temat nauk społecznych, poświęcony analizie konkretnego fenomenu społecznego, włączając w zakres tematyki solidarność społeczną, rodzinę, przyjaźń, kazirodztwo, totemizm, samobójstwo, przestępczość, religię, socjalizm i prawo. W 1898 Durkheim założył Annee Sociologii, pierwszy we Francji dziennik o naukach społecznych. Co ciekawe, intelektualna wirtuozeria Durkheima do roku 1900 wykazała zaprzeczenie jednego z jego centralnych argumentów, konkretnie tego, że w nowoczesnych społeczeństwach praca, również intelektualna, powinna się bardziej wyspecjalizować, jednak pozostając częścią organicznej całości. W 1896 Durkheim odłożył pracę nad historią socjalizmu i poświęcił się utworzeniu szerokiej współpracy dziennikarskiej opartej na różnorodności pracy intelektualnej. Wspierane przez grupę błyskotliwych młodych wykładowców, głównie filozofów, Annee miał zapewniać coroczny przegląd czysto socjologicznej literatury, by dać dodatkowe informacje o niej innym dziedzinom wiedzy, a w konsekwencji doprowadzić do publikacji kolejnych prac o socjologii. W latach 1879-1896 zarządzającym podstawową edukacją w Ministerstwie Instrukcji Publicznej był Ferdinand Busson, główny odpowiedzialny za wprowadzenie reform edukacyjnych Julesa Ferriego. Równocześnie zajmował on miejsce na Sorbonie. W roku 1902 został wybrany do Izby Deputowanych, przez co zwolniło się miejsce na uczelni. Udane rozwiązanie afery Dreyfusa zarówno socjologii, jak i socjalizmowi zbudowało bardziej szanowany wizerunek, a Durkheim, twierdząc, że jego kompetencje w edukacji są ograniczone i że jego kandydatura dałaby przez to pozór wykorzystywania każdej okazji do zaistnienia w Paryżu, uczynił jednak w swojej karierze duży krok w przód. Po listach od Boutreau, Bussona oraz Wiktora Brocharda, Rada Wydziału Listów na Sorbonie wyznaczyła Durkheima odpowiedzialnym za kursy. Głosowanie wygrał znaczną większością. 4 lata później Durkheim został jednogłośnie wybrany profesorem i zajął miejsce Bussona. Durkheim przybył do Paryża z reputacją silnego intelektualisty reprezentującego mocno naukowe podejście do wszelakich problemów. Wszystko inne było mistycyzmem, dyletanctwem albo brakiem racjonalizmu. Jego nauka o moralności była obraźliwa dla filozofów, nauka o religii obrażała katolików, a zajęcie przez niego miejsca na Sorbonie, rozważane zarówno z perspektywy merytorycznej, jak i jego powiązań z aferą Dreyfusa, urągało politycznej prawicy. Posada dawała Durkheimowi dużą władzę. Jego wykłady były jedynymi wymaganymi na Sorbonie, koniecznymi dla wszystkich studentów studiujących filozofię, historię, literaturę i języki. W dodatku był odpowiedzialny za edukację następnych pokoleń francuskich nauczycieli, którym zaszczepił cały swój zapał dla świeckiej, racjonalnej moralności. Jako zarządzający miał swoje miejsce w Radzie Uniwersytetu, jak również w wielu innych radach i komitetach, zarówno na Uniwersytecie, jak i w Ministerstwie Instruowania Publicznego.
Mimo prezentowanej przez Durkheima dużej awersji do polityki, wielu wpływowych polityków zaliczało się do jego przyjaciół. Nic więc dziwnego, że jego przeciwnicy zarzucali mu ustawianie posad i stwarzanie miejsc dla socjologów na mniejszych uniwersytetach, co miało skutkować zwiększaniem własnych wpływów. Często nazywano go świeckim papieżem, był przez krytyków widziany jako działający zarządowym antyklerykalizmem i oskarżany o poszukiwanie wyłącznej i zgubnej dominacji nad umysłami młodych. 3 sierpnia roku 1914 Niemcy zaczęły atak na Belgię i północną Francję. Wszystko przebiegało jak latem 1870, aż do momentu, gdy Rosjanie znienacka zaatakowali wschodnie Prusy, zmuszając Moltkego do przerzucenia części jednostek na front wschodni. Armia francuska pod dowództwem Joffrego przegrupowała się z pomocą Brytyjczyków i walczyła w bitwie pod Marną od 5 do 12 września, zmuszając Niemców do odwrotu i tym samym zmieniając charakter całej wojny. Durkheim zareagował optymizmem i entuzjazmem. Pomimo słabego zdrowia i wyczerpania przepracowaniem, oddał się w sprawie obrony narodowej, organizując komitet publikujący badania i pisma o wojnie, by później wysyłać je państwom neutralnym dla osłabienia niemieckiej propagandy. Kilka z zawartych tam wierszy patriotycznych Durkheim napisał osobiście i wysłał do swoich krajan, by podtrzymać w nich dumę narodową. Przez większość czasu nie udzielała mu się histeria wojenna, a mimo bycia patriotą, nigdy nie składał się ku tendencjom nacjonalistycznym. W 1916 był zaniepokojony, że przegrana Niemiec może zostać obrócona na korzyść konserwatywnego, klerykalnego stronnictwa we Francji. Cierpiał też oszczerstwa i nielojalność spowodowane najwulgarniejszym rasizmem, czego powodami było jego pochodzenie z rodziny żydowskiej i dom rodzinny umiejscowiony w Alzacji Lotaryngii. Największy cios miał jednak dopiero nadejść. Durkheim szczerze kochał swojego syna André, lingwistę, który dostał swoje agrégation tuż przed wojną i był jednym ze zdolniejszych pośród swojego pokolenia Anne. Wysłany na front bułgarski pod koniec 1915, André został w styczniu uznany za zaginionego, a w kwietniu 1916 potwierdzono jego śmierć. Durkheim był dosłownie zdewastowany tą śmiercią. Wycofał się w okrutną ciszę i zabronił przyjaciołom choćby wspominać imię syna w jego pobliżu. Zagłębił się jeszcze bardziej w wysiłkach wojennych. Upadł przez udar po płomiennej przemowie na jednym z licznych spotkań komitetowych. Po kilkumiesięcznym wypoczynku, czując ulgę przez dołączenie USA do wojny, wyzdrowiał na tyle, by powrócić do pracy nad swoją książką La Morale. Jednak 15 listopada 1917 zmarł w wieku 59 lat. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, ewentualnie obejrzyj inne moje filmy, które właśnie wyświetlają się na ekranie.